teraz się przesiadamy do drugiego. A po co? Warszawa Zachodnia, Gdynia Główna. Wysiadam. Pomyliłam pociągi. Idziemy teraz na kawkę, albo na soczek, albo na herbatkę. Herbatka. Herbatka u Władka. U tatka. U kogo? U tatka. Tatka. Proszę, proszę, tutaj jestem. Proszę pana. Kola. Fajne, fajne takie nagrania są takie... Nie? Spontany. Spontany właśnie. Na centralnej, o. Godzina, która jest 8:25. 8:25. Mamy już tyle dzisiaj, żeśmy zrobiły. Tak. I bardzo mądry przysłowie, kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. Galeria zamknięta, jeszcze wcześniej jest. To musimy poczekać. Chyba ochroniarz zasnął. Dzisiaj przysnął. Szarlotka z szarej Renety. Możemy sobie usiąść. A wiesz, ja siedziałam na tym fotelu, ale on jest wygodny. Kiedyś. Idziemy na górę? Chyba do McDonalda? Nie, chyba co? Tak, 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 tak. Proszę. Nie, ja herbat to nie pijam. Nie pijam herbat. Dzień dobry, dzisiaj witamy miałam na komentarzach, ale no komentarze już będę, wrzucę jeden film z komentarzami, ale dzisiaj opowiemy historię. Nasze przygody z pociągu. A ja miałam taką przygodę w Śnieżce, ale Śnieżce z Wrocławia do Kudowy, jak pan konduktor wsiadł i ja sobie usiadłam w przedziale. To znaczy pan konduktor, bo ja sobie szukałam przedziału, a pan konduktor mówi, co pani tam szuka? A jeszcze byłam ubrana tak jak teraz, więc chyba to nic takiego dziwnego, tak? Że co ja tam szukam? No ja mówię, że ja sobie chcę usiąść w przedziale. No ale to proszę nie nagrywać mnie. Ja nie nagrywałam pana też, nie? Tylko nagrywałam... No tak sobie tam siedziałam w przedziale dla matki z dzieckiem. I no i tam pretensje miał, że on nie chce być nagrany, że on ogląda mnie, takie różne, nie? Nie, ja nie nagrywam. Czyli nigdy nikogo. W dół, ale bez głów. Ale nie. Ja też bez głowy nieraz chodzę. Straciliście głowę. Tak, też tracę nieraz głowę, ale nie nagrywam osób, które sobie nie życzą tego. I zresztą w ogóle nie nagrywam. Jak ktoś chce być nagrany, to on sam wtedy mówi, że mogę być nagrany, nawet ja się nie pytam, tak. Tylko że jak ktoś jest, to... Ale faktycznie przy Sylwii można stracić głowę. No właśnie. To znaczy jak? No po prostu oszaleć. Tak, tak. Nie, no ale... nagrywam zawsze, no chodzę z kamerą, no bo to może tak wyglądać, że ludzie się mogą tam... widzą, tak? Bać się czy coś tam, ale ja nie nagrywam. Nie macie czego. Nie, bo ja nawet na filmach nie mam. Jeżeli tam ktoś, to zasłaniam twarz, jeżeli ktoś sobie nie życzy, tam nie mówi nic, że chce, a może chce, no ale wtedy i tak nie nagrywam. Tak? No tutaj pan wierci, zaraz tam pójdę i powiem o galerii handlowej, no nie można odpocząć, no komentarz. Od ciężkiej pracy od rana.
Tak, komentarzy nie można nagrać. Niektórzy zaczynają od 8 pracy, a my już skończyłyśmy właśnie, także... I co, o czym miało być? Jeszcze dalej te... Bo wątek straciłam, bo z rana... Ciekawe historie. Ciekawe historie jeszcze, ale było mnóstwo ciekawych historii. Ostatnio też pani przyszła do Sylwii po kawę w pociągu, a Sylwia z tego natłoku, bo było dużo klientów, zapytała panią, czy chce tą kawę na wynos. Nie, czy ja chcę na zewnątrz, a czy pani chce na zewnątrz kawę? Zamiast na wynos, to na zewnątrz, a pani mówi tak, zaczęła się śmiać, mówi na tarasie, poproszę. Do toalety. Pukam, no nikt nie otwiera. Jeden dzień, drugi. A to drzwi się zacięły, bo to krzywo pociąg stał, tak? No i ale... Sylwia mogła wtedy pomyśleć, jeżeli toaleta była. Nie, myślałam, że zamknięta żabaria jest. I niektórzy właśnie tak myślą. I nawet pani jedna w którymś wagonie mówi, że stoi już godzinę. Czy pani może coś zrobić? Ja mówię, no to proszę do konduktora, może poprosić. Może, nie wiem, awaria zamknięta, ale tam zawsze jest awaria napisane na drzwiach. No ale teraz już wiem z doświadczenia, że trzeba szarpnąć mocno drzwi, bo nieraz się zacinają, jak pociąg krzywo stoi, no to się przekrzywia, tak? No. Albo jeżeli jest długo zajęta, to po prostu sobie odpuścić i przejść do następnej. Po co się szarpać? Ale taka jest sprawa, że jak w tym jednym wagonie są dwie zawsze, jak jedna jest, nie da się, to drugą też się nie da, bo ten wagon, no, ten sam. Ale trzeba szarpnąć. Kurczę, no, ale wiercą. Nie dadzą nagrać im. Kiedyś opowiadałam taką historię już na którymś live'ie, że jechałam w 97 roku drugą klasą karkonosze i wsiadł dziadek taki i fajnie rozmawialiśmy. To taki dziadek, ja wiem. Wtedy to, znaczy wiadomo, jak się inaczej patrzy na świat, jak się ma 17 lat, 20 lat, tak? 30 lat, nie wiem, 40 powiedzmy, dokładnie, tak? No i nie wiem, i więcej to nie wiem, bo nie miałam, ale i wsiadł taki pan, no nie wiem, 60, 70 lat, tak na moje oko, nie wiem, może jak byłam młodsza, to osoby, które miały 50 lat, to starsze, tak, tak. Ale nie, to był taki starszy pan, bo powiedział, że on jest, no, że dzieci nie utrzymują kontaktu, coś tam i że nie ma co zrobić z mieszkaniem, że w Łodzi mieszka i czy jak będę chciała, to mi przepisze mieszkanie i w ogóle, no, że takich ludzi spotykałam. Ten pan mi podał adres, ale ja się już nie odezwałam, bo nie utrzymywałam żadnych kontaktów takich z pociągów i tak dalej. Poza tym czasy 90 do 95 roku to były takie czasy, że dużo jeździło zboczeńców pociągami. Ja bardzo. Myślę, że do tej pory aż tak dużo to się nie zmieniło. Teraz nie są obrażając. Kamery, ale teraz są kamery i tak, ja nieraz dosiadali się i... Napastowanie jest też słowne, nie musi być, wiesz. Nie, ale mówię o takich fizycznych zachowaniach, że ja się tam nie bałam, to się przesiadam do innego przedziału, jak coś było nie tak. Czy koło konduktora siadałam i mi to nie przeszkadzało w sumie w ogóle w niczym. Ale tak sobie pomyślę, że jakoś miałam, nie wiem, 10 lat i wsiadał jakiś zboczeniec do przedziału, naprawdę. I wytrzymywałam nieraz pół godziny siedzieć, ale w końcu się przenosiłam, no bo nie wiem. Czy tam konduktor sprawdzał bilety, no to później tam spokój był spokój, ale no zdarzało się dużo na trasie takim właśnie Wrocław-Opole, Wrocław powiedzmy jeździłam, albo Kędzierzyn-Koźle pamiętam, dużo jeździłam tamtędy, Rybnik, w tamte okolice właśnie na Śląsku. No, tam Gliwice, Katowice właśnie jeździłam. Właśnie dużo było, takich przypadków, bardzo dużo. Wrocław, Katowice, Gliwice, o, bardzo dużo jeździłam. Tam rodzinę miałam właśnie. Odważnie powiem ci, naprawdę, że sama jeździłaś, no, się odważyłaś. Nawet się o tym nie myślało, w ogóle o tym się nie myśli. Odważnie, nieodważnie, tylko idziesz, tak? Jedziesz, wyjeżdżasz i się o tym nie myśli. W ogóle jak ja bym tak zastanawiała się o jej, że mnie coś tam... coś nie wiadomo, co spotka, to bym z domu nie wyszła. Nie, no, przede wszystkim trzeba pamiętać, że świat jest taki, jakim go widzimy. Tak, tak. Tak, także było dużo przypadków takich, że
Nie, no fajnie, no. Albo na przykład, o, jeszcze tak, bo ja później zapomnę, w kormoranie jechałam i przyszedł pan konduktor, ja miałam rozłożony komputer, sprzęty w ogóle na dwóch, na sześciu siedzeniach, bo to po trzy było w TLK, po trzy siedzenia chyba wtedy, ale nie, to były po dwa siedzenia, ale dzielone, takie co dwa, tak, to ja mówię, że ten przedział zawsze będę kojarzyła z kormoranem, w dwójce jechałam i przyszedł konduktor, ale nie sprawdził mi biletu, bo zobaczył, że ja tu coś nagrywam, coś tam i poszedł. No ale czaił, w końcu wszedł, sprawdził bilet i, ale za chwilę przyszedł kolega też sprawdzić bilet, bo pewnie poznali, tak, albo może nie poznali, tylko po prostu tak dziwnie to wyglądało, że to komputer, to wszystko porozkładane, no bo nie każdy się tak rozkłada, tak, w przedziale. No także miałam taką kontrolę częstą biletów, ale fajnie, fajnie, nie? Zobaczyli, że piękna kobieta jedzie, no to przecież no, nie jeden mężczyzna chciałby zerknąć. Albo zaglądali, a ja nie o tym pomyślałam, tylko w sensie, że chcieli jakieś wycieki na YouTube z komputera, zobaczyć, co ja nagrywam, a później już wiedzą wtedy, nie? Zanim ja wrzucę. Ale na przykład spotkania nie tylko w pociągu, ale na przykład w samolocie też miałam spotkania z youtuberami nawet. Leciałam samolotem i patrzę, ktoś mi tam za mną siedzi i coś głośno krzyczy, coś tam gada, kolanami coś mnie w siedzenie uderza. No ja sobie też nie pozwolę. Mówię, proszę pana, ale jest za głośno, mógłby pan trochę ciszej, bo mnie głowa boli. A pan nie wiem, co tam zresztą powiedział. I później wysiadaliśmy, to w ogóle nagrywam to z Gruzji, był wylot i później pan, to znaczy z Gruzji leciałam właśnie do Warszawy i później staliśmy już w przejściu, już wychodzimy z samolotu i ten pan mówi, no przepraszam, panią przepraszam, nie chciałem coś tam, tak? Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, nie? No i pan mówi, że kanał prowadzi na YouTubie, no nie znam tego kanału, ale coś kojarzyłam, bo tak twarz była taka podobna, bo nieraz czasem jak się szuka jakiejś podróży, bo ja dużo podróżniczych kanałów oglądam i musiał mi coś, coś musiałam zauważyć, że tego pana, albo bo on ze swoją żoną nagrywał, także no i wymieniliśmy się wizytówkami i tego. Nawet nagrywałam na filmie z Gruzji, także możecie zobaczyć. I gdzie tam jeszcze? Spotkałam też, wysiadałam z Czarnogóry, przyleciałam i też kolega Jakub był, także akurat przyleciał chyba ze Szczecina czy z Gdańska do Warszawy i albo ze Szczecina. Co? Nie wiem skąd przyleciał, ale do Warszawy i też się spotkaliśmy właśnie. A, i było spotkanie jeszcze w Paryżu. Nie było spotkania tak naprawdę w Paryżu, ale jestem w hotelu i no byłam, już nie wiem gdzie, w którymś miejscu i później pojawia mi się film. Nagle po moim, bo live'a robiłam i na drugi dzień wchodzę i kolega z YouTube'a był też w Paryżu z żoną i bo w tym miejscu, co ja byłam dzień wcześniej, więc ja już tam nie szłam, ale mogłam w sumie, mogliśmy się spotkać, także świat jest taki mały, że w samolocie można youtuberów spotkać, nie wiem, w Paryżu, tak, na przykład, no na całym świecie w sumie. O czym będziemy zawsze powtarzały, że posiłki w Warcie są dobre. I same się też żywimy, także musi być dobre, bo ja mam uczulenie na większość, także jakbym... Jakby chemia jakaś była, to ja bym tego nie mogła jeść, więc ja mam uczulenie, także bardzo na wiele rzeczy. Ja też byle czego nie zjem, ale osobiście muszę przyznać, że dla mnie najlepsze jedzenie to są śniadania, które przygotowuje Sylwia dla nas. O, dziękuję. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wpaść na śniadania, to tylko wtedy, kiedy jest Sylwia w pracy. Często właśnie sobie pasażerowie robią zdjęcia. Tak. I aktorzy przychodzą tak. I różni przychodzą, tak? Także w naszym pociągu to jest taki pociąg, że dużo właśnie przychodzi znanych osób. Dawa. Także ja nie zwracam uwagi, bo tak praktycznie przychodzą do mnie po autograf, także ja nie chodzę sobie zrobić zdjęć, tylko do mnie przychodzą. Właśnie i to jest najlepsze, prawda? Jeszcze taka sytuacja o restauracjach, że
nie, ja nie aż tak nie zwracam bardzo uwagi, no ale troszkę, prawda? Mhm. Że no też jak nas obsługują w restauracjach, tak? Zboczenie zawodowe, naprawdę. Ale nie, ja nigdy nie chodziłam, bo ja nigdy nie pracowałam w restauracji, ale teraz tak przez przypadek jakoś to tak wychodzi, nie? Że czasem pójdę gdzieś tam do restauracji, no to zwracam uwagę, tak, na jakość obsługi. Tak. Dokładnie. No bo jedzenie to też wiadomo, tylko że no, zwracam uwagę, bo jeżeli ktoś jest niezadowolony, to mi to nie będzie smakowało. I mi się nie chce wtedy jeść. Tak, w momencie, kiedy wchodzisz do restauracji, widzisz panią kelnerkę, która na dzień dobry jest niezadowolona, ale już nie wspomnę tutaj... Nie, to ja wychodzę od razu, to ja wychodzę. Sklepy, różne inne miejsca. Ale dużo podróżników jeździ pociągami, dużo. Nieraz właśnie rozmawiamy, jak jest chwila czasu, to dużo bardzo podróżników. Pozdrawiam wszystkich, którym dałam moją wizytówkę. Panów na trasie Poznań-Gdynia też było 5 panów, którzy podróżowali. Pamiętam, dostałam rogalika, tego rogala świętomarcińskiego. Tak. Taka pani jechała z mężem, zostawiła do siebie kontakt. Ja podałam też numer telefonu, to było pani jechała z Wrocławia do Gdyni. Pociągiem Mieszko, to też pozdrawiam. Jechała na weekend z mężem. Pozdrawiam jeszcze pana, który jechał z Warszawy, chyba z Warszawy, ale nie wiem, na trasie jechał do Gdyni i przyszedł i rozmawialiśmy o podróżach. Akurat już nikt prawie nie jechał, to było jakoś przed Gdynią chyba. Pan mówi, że chciałby mi postawić kawę latte. Także postawił mi pan kawę, żebyśmy się razem napili. Pan chyba piwo pił, nie pamiętam. A może nie piwo, już nie wiem nawet. I rozmawialiśmy właśnie o podróżach, bo pan też podróżował. Także takie ciekawe spotkania są naprawdę bardzo miłe. Tak jak pies mnie ugryzł też. To było zabawne, naprawdę. Ja się przestraszyłam, bo to ukraińskie psy. I wzięłam rękę, wyciągnęłam, a ten pies mnie chapnął, no po prostu. Także jeszcze poznałam się z taką panią z Ukrainy i z córką, no też tak, i nawet dodałam do znajomych na Facebooku, to znaczy ta pani mnie chyba zaprosiła, pokazałam kanał i ta pani mnie zapytała, czy na Facebooku mam konto, to mnie zaprosiła, mam to z tą panią kontakt też. W ogóle w podróżach, no po świecie jest tyle ludzi różnych, prawda, tak. Prawda, historii, no to jest piękne. Tak, tu w Polsce to w ogóle tak zauważyłam, że bardzo mało ludzi jest takich otwartych. Tak, za granicą. Mentalność. Wszyscy za granicą są otwarci, w Polsce mniej, ale chociaż nawet Także trochę. Apel, kochani, do was wszystkich. Bądźmy serdecznie otwarci, to pomaga, naprawdę pomaga w życiu. Ale nie zmienisz ludzi. Dlaczego? Każdy ma możliwość zmian. Nie można wymagać, dlatego że zależy, na przykład... Znaczy, ja nie chcę zmieniać ludzi. Nie, ale... Każdy sam zmienia siebie. Tak, ale że no, rano na przykład nie każdy ma humor, tak? Ja też nie mam nieraz humoru. To co, mam... Masz. Nie, ale no mam humor, tak, ale czasem się zdarza, że nie mam tego humoru, tak? Ale ja też to ja muszę się zmuszać? Nie, ja chcę być sobą. Będę zła, to będę zła. Będę zadowolona, to będę zadowolona. Ale przelewasz to na ludzi? Nie. Nie, nie przelewam tego na ludzi. Ale to wtedy, jeżeli miałabym przelewać, to wtedy ja nie idę, żeby nie wiem, z ludźmi się spotkać. Sama sobie jestem, tak i koniec. Chciałyśmy złożyć życzenia imieninowe. Właśnie na Telebimie przeczytałyśmy, że dziś imieniny obchodzą Jarosław, Konrad i Selma. Tak, także składamy życzenia. Tak. To dziękuję, żegnamy się, do zobaczenia w następnym filmie. Pa. Pa.